celebracja Bożego Narodzenia to jest jedna wielka impreza urodzinowa dla Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w czwartą niedzielę Adwentu, jutro już Wigilia, a stąd z pewnością w naszych domach jest wielkie zabieganie, ostatnie sprzątanie, ubieramy choinkę, z kuchni wylatuje zapach smacznych potraw świątecznych. I dzisiaj na początku chciałbym zaprosić Was na wirtualną podróż, zwiedzanie mojego kościoła, w którym służę, gdzie również mamy przyozdobione wszystko, są już kwiaty gotowe, żeby je wyłożyć przy ołtarzu i też mamy zbudowaną szopkę betlejemską, w której jest oczywiście żłóbek, są zwierzątka, jest sianko, ale brakuje tych najważniejszych. Brakuje Pana Jezusa, Maryi i Józefa, którzy oczywiście zostaną ich figurki dostawione na same święta. Ale sobie tak pomyślałem, że ta obecna sceneria jest bardzo symboliczna, bardzo wymowna dla współczesnej sytuacji wielu chrześcijan. A mianowicie tak bardzo jesteśmy zabiegani wokoło świąt Bożego Narodzenia, że zapominamy o bohaterze tych dni, o tych, dla którego te dni są ustanowione, o samym Panu Jezusie. I dlatego w Ameryce jest taka kampania co roku o nazwie Keep Christ on Christmas, a więc zachowaj Jezusa na święta Bożego Narodzenia. Bo przecież celebracja Bożego Narodzenia to jest jedna wielka impreza urodzinowa dla Pana Jezusa. I właśnie impreza urodzinowa bez zaproszenia, bez udziału jubilata, to jest jeden wielki niewypał, to jest nieporozumienie. Być może pamiętacie, w Ewangelii jest taka przypowieść Pana Jezusa o zaproszonych na ucztę, w której ci zaproszeni zbagatelizowali zaproszenie, wymówili się. I można sparafrazować tą przypowieść, układając nową, a mianowicie przypowieść o uczcie dla jubilata, na którą zapomniano zaprosić jubilata. Obyśmy nie musieli takiej przypowieści pisać. I kiedy ktoś obchodzi urodziny, to w zwyczaju jest to, że dajemy tej osobie prezenty. No jak Boże Narodzenie jest to troszeczkę inaczej zorganizowane, a mianowicie dajemy prezenty sobie wzajemnie. Czasami Mikołaj je przynosi. I cała ta idea dawania prezentów na Boże Narodzenie bierze się stąd, że najwyższym prezentem, największym prezentem, jaki otrzymaliśmy, jest wcielony Syn Boży. Dostałem rok temu taką ozdobę choinkową od moich parafian, na której jest napisane His presence is our present. Z pewnością teraz widzicie ją tutaj na ekranie. Obecność Jezusa jest naszym prezentem. I tak jak Jezus stał się prezentem od Boga dla świata, tak my chcemy stawać się prezentem dla innych. Dlatego dajemy sobie prezenty. Prezent ma mówić o tym, że jestem dla Ciebie. To tak jak łamiemy się opłatkiem, ta sama jest wymowa. Jestem dla Ciebie darem. Możesz na mnie liczyć. Ale wypadałoby, gdybyśmy na te święta dali coś tak bardzo bezpośrednio i osobiście tylko dla Pana Jezusa. Nie muszą to być rzeczy jakieś ogromne, ale wyrażające naszą szczere pragnienie pójścia za Nim, bycia z Nim i dla Niego. Akurat miesiąc temu miałem taką super okazję bycia w sanktuarium matryjnym w Guadalupe i przed obrazem Maryi sobie pomyślałem, że dobrze byłoby dać coś w prezencie dla Maryi, a miałem świadomość tego, że przez ostatnie miesiące zaniedbywałem taką małą sprawę, którą jest szczotkowanie zębów wieczorem. No i sobie tak pomyślałem, że dla Maryi będę wierny temu zwyczajowi na nowo. I trzyma się w tej dyscyplinie od tego momentu do dzisiaj właśnie dla Maryi. Ja wiem, to taka może trochę śmieszna, bardzo malutka sprawa, ale małe sprawy robione z wielką miłością dla Boga, dla Maryi, to duże sprawy. Właśnie zrobić prezent dla Jezusa, coś małego, ale z dużym sercem. I również, kiedy ktoś obchodzi urodziny, to zwykliśmy takiej osobie składać życzenia. No i dla Pana Jezusa też wypada złożyć życzenia Jemu.
No, co życzyć Panu Jezusowi? Zdrówka? No, Pan Jezus zdrówka już nie potrzebuje, bo jest przecież sam Bogiem. A jest po zmartwychwstaniu, już nie podlega ludzkiej słabości. Pieniędzy? Sławy? No, tego Pan Jezus tu ma pod dostatkiem, bo jest najbogatszy i najsławniejszy na świecie. Dlatego możemy życzyć Jezusowi tylko jednego. Spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń. Co jest marzeniem Pana Jezusa? Co jest Jego pragnieniem, Jego serca? To, żebyś Ty był Jego przyjacielem. Abyś nie lękał się i przyszedł do Niego. Tego Jezus pragnie niesamowicie. I dzisiaj w Ewangelii widzimy Maryję, która odwiedza swoją krewną Elżbietę. I święta Bożego Narodzenia mają to w sobie, że odwiedzamy nasze rodziny. Są to święta bardzo takie rodzinne. I kiedy będziemy się odwiedzać, to też będziemy sobie wzajemnie składali życzenia. I dlatego nie wstydźmy się w naszych życzeniach mówić o Jezusie. Czasami ktoś może sobie pomyśleć, taki będzie jakiś obciach może, albo ktoś pomyśli, że jestem nawiedzony. Nie wstydźmy się mówić o Jezusie, życzyć ludziom Jezusa, tego, żeby spotkali Boga, żeby Bóg im błogosławił. Są to bardzo ważne spotkania, w których możemy kogoś ewangelizować. Oczywiście w sposób roztropny. I moi drodzy, jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego w imieniu Chrystusowców posługujących w Ameryce Północnej i swoim własnym, chciałbym Wam życzyć, aby te święta Bożego Narodzenia były dla nas spotkaniem. Spotkaniem z Bogiem, który jest z nami, z Emanuelem. Bogiem, który nigdy nami się nie zniechęca i kocha nas z całego serca, bo jesteśmy Jego dziećmi. Niech to spotkanie napełni nas pokojem i nadzieją. Szczęść Boże!